jaki poziom wzajemnych stosunków weszły po relacje polsko-niemieckie po wizycie w Polsce nowego kanclerza Niemiec, ale też szefowej niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Co pojawiło się w rozmowach, a jakich tematów może zabrakło? No i też jak zareagowali na tą wizytę dziennikarze czy media w Niemczech? O tym wszystkim będę rozmawiał już teraz z politologiem, redaktorem naczelnym Biuletynu Instytutu Zachodniego, redaktorem Karolem Janosiem, którego bardzo serdecznie witam przy naszym telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Przyjrzałem już media w Polsce po wizycie tutaj w naszym kraju nowego kanclerza Niemiec Olafa Scholza, ale bardzo jestem ciekawy, czy niemieckie media także w ogóle poświęciły swoje publikacje temu spotkaniu na szczycie. Wizyta, obie wizyty, zarówno kanclerza Scholza, jak i minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock, spotkały się z dość dużym zainteresowaniem ze strony niemieckich mediów. Mhm. Tu w relacjach podkreślano, że rozmowy te przebiegały w dość jakby oczekiwanym, przyjaznym tonie, natomiast wskazywano też, że no, mimo tego przyjaznego tonu i szansy na nowe otwarcie, jednak widać dość dużo różnic w stanowiskach obu rządów w odniesieniu do bieżących spraw będących na agendzie polityki europejskiej. I rozumiem, że media w Niemczech na tych właśnie różnicach się skupiały, tak? Z jakim tłem? Tutaj jedną z głównych kwestii, na którą zwracano szczególnie uwagę, to była kwestia wyrażanych przez stronę polską oczekiwań dotyczących uregulowania kwestii reparacji. Tutaj media niemieckie podkreślały, że stanowisko niemieckiego rządu jest w tej kwestii pozostaje niezmienne w porównaniu do tego, z czym mieliśmy w przypadku poprzednich rządów, że uznają one tę sprawę już załatwioną tutaj. Więc druga sprawa, która też pojawiała się, no to kwestia spraw związanych z praworządnością. I tutaj również media niemieckie wskazywały, że obecna koalicja nawet bardziej niż poprzedni rząd będzie w tej kwestii bardziej zachowawcza i będzie jeszcze bardziej w zaangażowany sposób wspierać tutaj działania podejmowane przez Komisję Europejską. Także to była taka druga kwestia, która była najczęściej wymieniana jako właśnie jedna z największych kontrowersji między obecnych relacjach między polskim rządem i nowym rządem w Niemczech. Czyli można powiedzieć, że spotkanie pełne kurtuazji, ale jednak dosyć twardych stanowisk i to chyba z obu stron, prawda? Obu stron, tak. Tutaj ten przebieg wizyty pokazał, że jedna i druga strona jakby jasno definiowały swoje priorytety i stanowisko i nie było widać tutaj. Zresztą takie spotkanie, one miały raczej, te wizyty miały charakter zapoznawczy, więc trudno tutaj, aby doszło do jakiegoś kompromisu, czy też na razie trzeba to postrzegać jako po prostu wymianę stanowisk, tak? I jak będzie w przyszłości, no to oczywiście decydują o tym inne okoliczności i to, jak ta współpraca w następnych miesiącach się między oboma partnerami będzie układać. No tak, ale panie redaktorze, mówi się, że padały słowa o sytuacji na wschodniej granicy Polski. Trudno się dziwić, wszak to też granica jednak Unii Europejskiej, której zwłaszcza w obecnej sytuacji, zwłaszcza wobec planów też migrantów, czy jak mówią niektórzy turystów Łukaszenki, no Niemców szczególnie interesuje, ale była też mowa o na przykład napięciach rosyjsko-ukraińskich i gazociągu Nord Stream 2. I w tej ostatniej kwestii chciałem zapytać, czy w sprawie właśnie gazociągu północnego, tej jego drugiej nitki, czy można liczyć na jakieś wzajemne zrozumienie, czy Niemcy w ogóle zauważają, czy przyjmują polski punkt widzenia, który się nie zmienia od jakiegoś czasu, prawda? Tak, on się nie zmienia, natomiast no, tutaj zwłaszcza trzeba zwrócić na uwagę na słowa i na przebieg wizyty minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleny Baerbock, która już w kampanii wyborczej, podobnie jak całe jej ugrupowanie Partia Zielonych, bardzo krytycznie była nastawiona wobec realizacji tego projektu, uważając go za nieracjonalny
z powodów ekonomicznych, jak i gospodarczych. I tutaj te słowa minister, która wyraźnie zaznaczyła, że partie koalicyjne ustaliły, że w odniesieniu do takich projektów jak Nord Stream 2 będą miały zastosowanie regulacje i prawo europejskie i w jej ocenie w tej chwili nie ma szans na to, aby projekt mógł być zakończony. Poza tym odniosła się ona również do uzgodnień, które zostały podjęte przez poprzedni rząd, kanclerz Merkel, ze stroną amerykańską, gdzie ustalono, że w razie eskalacji, jaką mamy obecnie miejsce, jakby projekt Nord Stream 2 nie powinien być ukończony. Także można oczekiwać, że w przypadku, kiedy sytuacja stanie się coraz bardziej napięta na sytuacji ukraińsko-rosyjskiej, raczej można oczekiwać tego, że raczej strona niemiecka tutaj nie wyłamie się jakby wśród większości państw członkowskich i będzie, nie zdecyduje się na to, aby projekt był dalej realizowany, aby gazociąg był ukończony. No to muszę powiedzieć, panie redaktorze, to bardzo ciekawe, co pan mówi, bo to by oznaczało, że jednak jakieś zrozumienie, jakieś otrzeźwienie w Niemczech następuje, no bo gdyby nie, no to z jednej strony mamy wypowiedzi polityków niemieckich, którzy mówią, że Rosja nie powinna na przykład pod żadnym pozorem wkraczać na Ukrainę, tak? Z drugiej strony mamy całą grę energetyką, gazem właśnie Władimira Putina wobec Europy, a z trzeciej strony mielibyśmy te euro dostarczane za ten gaz właśnie płynący Nord Stream 2 do Rosji, choćby na zbrojenia, prawda? No więc to takie robi nam się kółko graniaste trochę. Tak, trochę tak, natomiast no, tak jak wskazywałem tutaj raczej, gdyby doszło do gdyby ta sytuacja jeszcze bardziej będzie eskalować, no to myślę, że gdyby tutaj prace były nad tym kontynuowane i strona niemiecka raczej wykazywałaby się aktywnością dążącą do tego, aby ten projekt mógł być dalej rozwijany, no to byłby poważny uszczerbek jednak dla reputacji Niemiec, już nie mówiąc o właśnie tym krytycznym stanowisku, które między innymi Partia Zielonych, która ma teraz do dyspozycji Ministerstwo Spraw Zagranicznych, no byłoby to poważne naszerpnięcie reputacji zarówno Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i Niemiec, więc wydaje mi się, że tutaj raczej strona niemiecka można jakby zakładać, że wykaże nie tylko zrozumienie, ale też pewną solidarność, bo nie chodzi tu tylko o bezpieczeństwo Polski, ale również bezpieczeństwo całego regionu i przede wszystkim Ukrainy jako powiedzmy państwa będącego swego rodzaju pomostem pomiędzy autorytaryzmem, z którym mamy do czynienia w Rosji, a wartościami zachodniej Europy. Ale z tego, co ja, jeśli dobrze rozumiem pana wypowiedź, panie redaktorze, to Niemcy jakby zrozumiały te współzależności, tak? Jednego od drugiego i od trzeciego. Myślę, że tak. Że tak. Coraz większe jest to jednak, że bardziej ta postawa, obecny rząd jakby wykazuje się dużo bardziej, powiedziałbym, tak można zakładać po tych pierwszych wypowiedziach, że bardziej krytyczną oceną Rosji. I tak jak mówię, to też jakby partie, już pobijam partię kanclerza, która socjaldemokratów, którzy akurat opowiadali się za kontynuacją projektu Nord Stream 2, natomiast no, zawsze Partia Zielonych była do tego projektu dużo bardziej krytycznie nastawiona. No, też tak ogólnie jeszcze patrząc na całą jakby politykę zagraniczną przyszłego rządu, warto zwrócić uwagę, że już pojawiają się pewne zapowiedzi o mogących występować konfliktach pomiędzy Urzędem Kanclerskim i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, bo podobnie jak też w innych państwach, duża część polityki europejskiej, zawsze Urząd Kanclerski czy Kancelarie Premiera starają się tutaj
narzucać i jakby dominować tą sferę i rodzi się ryzyko takiej konkurencji. Natomiast powracając do kwestii... A pan zauważył jakieś takie, powiedzmy, wypowiedzi obu tych polityków podczas tutaj wizyty w Polsce i minister spraw zagranicznych i kanclerza, które by nie były spójne? Dostrzegł pan takie akcenty? To znaczy, o braku spójności bym raczej nie powiedział, natomiast było widoczne było to, że minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock dużo bardziej, jakby bardziej była mniej koncyliacyjna niż może kanclerz Olaf Scholz, który jednak starał się tutaj, wypowiadał się bardziej oględnie, bardziej stonowany sposób. Ale to jest też taka uwaga co do w ogóle stylu tych polityków, bo też zauważamy, że takie są też komentarze w Niemczech, że tutaj jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to można powiedzieć o minister Baerbock, że prezentuje taki dużo bardziej ambitniejszy w takim sensie, że właśnie bardziej też w stylu taki bardziej ofensywny sposób uprawiania dyplomacji od kanclerza, który jakby obecnego kanclerza, który słynie właśnie z powściągliwości, w czym jest porównywany między innymi do poprzedniej kanclerz Angeli Merkel. Rozumiem. Czy taka podobna zgodność występuje między tymi, jak się wydaje, najważniejszymi politykami u naszych zachodnich sąsiadów w sprawie właśnie reparacji? Premier co prawda na konferencji mówi o niezabliźnionych ranach po stronie polskiej, no i też przywoływał kwestię tematu odszkodowań. Czy tutaj też występuje ta zgodność w nowym rządzie w Niemczech? Tu można, należy zwrócić uwagę na to, że i to też było widoczne w komentarzach też polskiej strony po wizycie, że właśnie takim głównym partnerem, który wykazuje się dużą wrażliwością na oczekiwania i stanowisko strony polskiej jest Partia Zielonych, która też już wielokrotnie jej politycy wskazywali na pewne konieczność rozmów na ten temat. I to nie tylko z Polską, ale również z Grecją, która znajduje się w podobnej sytuacji. Natomiast No, Niemcy by pewnie chcieli temat zamknąć po prostu budową pomnika w Berlinie, na który już Bundestag wyraził zgodę, prawda? I ten sposób temat zamknąć. Tak, przypuszczam. Ze strony właśnie polityków Partii Zielonych jakby pojawiały się te właśnie propozycje, aby jednak ten dialog i takie rozmowy rozpocząć, jakby, no ale jednak trzeba zwrócić uwagę, że no, jest to rząd koalicyjny i składający się z trzech partii. No i też powiem tak, należy zakładać, że będzie on dość trudniejszym partnerem właśnie do tego, aby niektóre tematy dojść tutaj i wypracować jakieś rozwiązania, no bo jakby to... Bo tam jest spór wewnętrzny. Bo te akcenty różnie się rozkładają w polityce zagranicznej ta wrażliwość na przykład Partii Zielonych w kwestii reparacji, no nie na przykład socjaldemokraci, którzy mają kanclerza, takiego aż takiej wrażliwości nie mają. Rozumiem. To tym ciekawiej będzie to wszystko komentować. Liczę na kolejne rozmowy. Bardzo panu dziękuję za dziś. Dziękuję również, dziękuję pani. Starszy analityk, politolog, redaktor naczelny Biuletynu Instytutu Zachodniego w Poznaniu, redaktor Karol Janoś, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.